grać. Kontynuujemy nasze zwiedzanie Lublina. Na życzenie specjalne Państwa dzisiaj pokażemy ulicę Chopina. Nie będę dlaczego Państwu patrzyli, ale jest to nowa stosunkowo ulica, bo została wytyczona na początku XX wieku. W 1908 roku, Grzegorz, konkretnie. No. I tutaj jest zabudowa właśnie z tego okresu, kiedy Lublin się bardzo dobrze rozwijał przed I wojną światową. Ale jak już jesteśmy tutaj na skrzyżowaniu Chopina i Krakowskiego Przedmieścia, to chciałbym Państwu opowiedzieć tutaj historię związaną z tym niepozornym takim budynkiem, wreszkiem. Tutaj przejdziemy zaraz. Bo to był budynek Izby Skarbowej, wzniesiony w okresie międzywojennym. I tutaj 7 kwietnia 1945 roku była głośna akcja jeszcze wówczas Armii Krajowej. Idziemy, chodź. I zdobyto tam bardzo dużo gotówki. No ale niestety sama akcja zakończyła się powodzeniem, bo zdobyto te pieniądze, natomiast później w wyniku działań bezpieki wyłapano większość uczestników tej akcji. To byli ludzie od majora Dekutkowskiego Zapory, a konkretnie ze zgrupowania kapitana Łukasika pseudonim Ryś. Tam 16 osób biorących udział w tej akcji wyłapano i oni zostali wszyscy po torturach skazani na karę śmierci i rozstrzelani w na tym roku było? Zamku. To było, akcja była 8 kwietnia 1945 roku, wyrok to w lipcu gdzieś 1945 roku wykonano na tej 16. Znaczy oni ten bank zarabowali na swoją działalność. No tak, to jeszcze... Bo to nie to, żeby tam się strasznie zbogacić, żeby na działalność oddziału zapory. Tak. Mogli przeżyć. Tak jest. Chodź, idziemy. Tutaj, to pokażesz jeszcze Państwa... ten bank, że się... Nie, tutaj może pokażemy, dobra. Jesteśmy w tej chwili naprzeciwko tak zwanego starego bunkra sekty Nowego Przymierza. I tutaj właśnie widzą Państwo. Już tyle razy pokazywaliśmy. Już wiele razy pokazywany. Tutaj jest taki billboard, na którym oni swoje patostreamy wyświetlają w godzinach wieczornych. Tam jest rzutnik zainstalowany, tutaj są kamery wszędzie. Tutaj był taki billboard, który tam był niszczony według guru sekty, przez ludzi, przez posła PSL Łopatę. Łopatę zniszczył. Łopata zniszczył. Pokażemy już to, gdzie jest siedziba posła Łopaty, ale to za chwilę. No w tej chwili widzimy, to jest stary bunkier. On się mieści w kamienicy takiej z XIX wieku, zabytkowej. Tutaj kiedyś na dole to była księgarnia słynna w Lublinie, ale w tej chwili jest bank. No tutaj ciekawa kamienica na rogu Chopina właśnie z początku XX wieku. Ja pokażę, ona w tej chwili nie wygląda tak okazale, bo jeszcze w latach międzywojennych są to tutaj wszystkie takie ozdoby, ale pokażę... Też pójdźmy tam, gdzie taki wiatr nie huczy. Jak to wyglądało? Gdzie wiele spodów. Dalej musisz pójść jeszcze. Cały głos. Tak, ta kamienica wyglądała. Widzicie Państwo, jakie tutaj były zdobienia, jakieś rzeźby, ornamenty. To jest numer jeden Grzesiek? Czy to jest numer jeden, to ja nie wiem. Tak, wieście. Przepraszam, on cię prosił bardzo, bo ja mam też własną historię mam na temat tej kamienicy. Bym powiedział, bo tam przy kamienicy numer jeden mieściła się w 1930 roku szkoła wolna, czy chyba wolna szkoła szkicu i malarstwa. To była filia Mechoferowej, filia krakowska. I tu każdy mógł, czyli wolna, czyli każdy mógł się zapisać, żeby studiować malarstwo, żeby użyć się malarstwa i szkiców. Pokaż też też takie okazałe kamienice na Krakowskim Przedmieściu. Sztukaterię, tak? Inaczej. No idziemy dalej, będziemy Państwu pokazywali tę ulicę Chopina. Idziemy teraz wzdłuż właśnie starego bunkra i pokazujemy właśnie tak. XX wieku. Myślę, w ogóle trzeba powiedzieć, że na ulicy Chopina dominują budynki w stylu secesji i eklektycznym. Tak. No to właśnie widzimy.
A w drugiej stronie to już takie bardziej współczesne zgrady. Tak, bo to już jest, to są budynki przedwojenne. To tam kiedyś jeszcze przejdziemy, Grzegorz. Kiedyś najwyższy w Lublinie wieżowiec tutaj, on należał dawny do chyba ZSL-u, tak, i teraz do PSL-u i tutaj właśnie poseł Grzegorz, Łopata. To jest ulica Okopowa już tam, zdaje się. Tam dalej jest Okopowa. Pokażemy przy okazji, bo na Okopowie też są bardzo fajne rzeczy do pokazywania. Mianowicie tam kiedyś był stadion piłkarski, no Unii, Lublin, ale to jeszcze kiedyś tutaj pokażemy, bo to nie wszystko na raz. No tak, tutaj Szopena, ulica Szopena jest bardzo fajna. To dużo zabytków. Tak. W tych kamienicach. Krzyżowe kamienice przeznaczone dla bogatych ludzi. No i tutaj mieszkało dużo profesury Kulowskiej. Tak. Też tutaj jest dalej, będzie biblioteka Kulu, to tam znajdziemy. Ciekawa historia jest związana z tą biblioteką. Powiem, jak tam, Grzegorz, staniemy blisko. Tak. No tutaj niestety widać te bohamazy wszędzie. Tu żeśmy też robili film kiedyś. Robili film o konieczności wprowadzenia kary chłosty dla graficiarzy. Piękne właśnie kamienice oszpecone przez wandali. A tutaj mamy tak zwany nowy bunkier sekcji Nowego Przymierza. Tutaj właśnie się bo tam nadają swoje patostreamy stamtąd. Tak. Natomiast tutaj jest taka sala zebrań, gdzie są te seanse nienawiści organizowane i gdzie tak zwane patriotyczne centrum kultury. Antykatolickiej. Tak, tutaj jeszcze raz pokażę, ma to chińskie centrum handlowe, gdzie Chińczycy wiercą od czasu do czasu i podsłuchy zakładają. Zakładają podsłuchy, czy tam jakieś inne instalacje wybuchowe. Tak, tak. No i tutaj właśnie poseł Łopata urzęduje w tym wieżowcu, który niszczy billboardy. Tak, tak. Regularnie, tak, Łopatą. Poseł Łopata z Łopatą wychodzi i niszczy je. No tutaj mamy modernisty, tutaj jest piękna kamienica, taka miałka rokowa. Zatko muszę jest naprzeciwko niej stanąć. I tu będzie Grzegorz numer 7. No to jeden to był ten narożna, ta, którą... Tam, gdzie Chojecki ma. Nie, gdzie Chojecki. Gdzie? To tamta, z której skuto sztukaterię. Aha. A tutaj niestety, no tu jest piękna ta kamienica. Piękna. No i następna też jest taka. No nie wiem, jakieś jest, są lilie herbowe na górze. Czekaj, postaram się to przybliżyć, żeby Państwu to przybliżyć. Ale to są takie chyba, nie herb, tylko to ale takie lilie, to jakieś kurczę, ozdoba. Nie wiem. To znaczy wiem, ale to był raczej, herb królu Francji. Raczej nie szlachcic to budował, tylko raczej jakiś mieszczanin. Z liliami się wiąże taka legenda, że ponoć to kiedyś, że te lilie pojawiły się po chrzcie Francji w miejsce ropu. Nie wiem, czy znasz to, Grzegorz. Miejsce czego? Ropuch. Ropu, które oznaczały ciemnotę, diabła. A lilie piękne, białe lilie pojawiły się po chrzcie Francji na sztandarze Chlodwiga, który przyjął chrzest. No i do rewolucji antyfrancuskiej było to herbem Francji. Tak, tak. No teraz jest. A potem... No teraz niby pomieszali herb królewski z tym, przepraszam, barwy królewskie z barwami Paryża. I kolor. Bo barwy Paryża to były czerwono-niebieskie. To nie o Francji. No ale do przekazji, żeśmy tutaj poruszyli ten temat, więc muszę o tym powiedzieć. Ja powiem anegdotę. Ta tablica jeszcze jest, tam jest taka tabliczka była, napisane było ulica Chopina. Nie Chopina, tylko Chopina. A jeszcze druga śmieszna rzecz, w latach 80. było taki chłop, mnie zapytał. Już widzę numer 9, ale mów, skończ, ja powiem swoje. Mówi tak. Panie, gdzie tutaj jest ulica Chopina? No tutaj właśnie jest. Ja, panie, to Chopina. Autentyczna sprawa. No coś tu jest. Grzesiek, stoimy przy... Poczekaj, Grzesiek, ale stoimy... No tak, bo tam jest Ryngraf Matki Boskiej, ale to zaraz za chwilę do niego przejdziemy. Powiedzmy na razie, Grzegorz, tutaj historię tego budynku, a czy powiedzmy, ja powiem. To jest Chopina numer 9. Chopina, Chopina. Tutaj się wiążą dwie rzeczy. Tu kiedyś, Grzegorz, bo w 1912 roku było prywatne gimnazjum żeńskie Wacławy Arciszowej oraz liceum ogólno
kształcące. W tym właśnie, w tym właśnie budynku, tak, bo oni szukali lokalu. Na początku swojej nauki jeszcze była w latach 40. to jeszcze była Arciszowa. No widzisz, widzisz? Już była Unia. A Grzesiek ale tam tradycje właśnie tej szkoły Arciszowej. Po tak zwanym Grzegorz, a później po tak zwanym wyzwoleniu Polski, czyli żeśmy mówili na wcześniejszym filmie, zajęciu, zmienia okupacji z niemieckiej na sowiecką. W Lublinie mieściła się w lipcu w 1944 roku rozgłośnia tak zwanych wolnych Polaków Pszczółka. Pszczółka, na drugim piętrze, o tego właśnie budynku. Tam właśnie o tej pszczółce, tam po tych, tam mazaje tam obok są. Ale chodźmy dalej, bo ta kamienica... Dobra, wiem, ja wiem o tym, że... Tu mi się strasznie powoli pomniejsza. Dobra, idziemy, chodź. Czy tych wolnych Polaków, o których mówił pan Czarzasty, który po prostu wkurza regularnie Polaków, plotąc niesamowite bzdury o wyzwoleńczej roli Armii Czerwonej.